Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Pracownia Jägera. Ja mam na imię Tomek i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonać Onyx z podziałem na płyty, czego potrzebujemy do wykonania naszej ściany. Oczywiście Jäger Onyx to będzie Onyx w kolorze perłowym, primera, patyny złotej, ponieważ fugi, które będziemy wykonywać, będą takie właśnie złote, narzędzi, czyli taśmy, wałka do przemalowania podkładu patyny, paca i szpachelka, pędzelek. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, do tego, żebyście zostawili nam lajka oraz komentarz, jeżeli film będzie Wam się podobał. Pamiętajcie o tym też, żeby wcisnąć sobie dzwoneczek, który będzie Wam wysyłał powiadomienia i będziecie na bieżąco z wszystkimi naszymi filmami. Zabieramy się do pracy. Pierwszym etapem naszych prac jest oczywiście zaaplikowanie podkładu. Primer Onyx perłowy. Pamiętajcie o tym, że ten primer powinien być pomalowany na pełne krycie. My tutaj aplikowaliśmy go dwukrotnie. Tak mamy przygotowaną ścianę do kolejnego etapu. Ja za pomocą poziomicy i ołówka powyznaczałem sobie mniej więcej takie krótkie linie, gdzie te podziały będą się znajdować. I za chwilę będę je przemalowywał patyną złotą. Podkład mam już suchy, czas zcięcia tego podkładu to jest 2-4 godziny. I teraz wchodzimy z naszą patyną złotą. Możecie ją aplikować po tych wcześniej wyznaczonych śladach, na przykład pędzelkiem bądź wałkiem. Musicie się liczyć natomiast z tym, że trzeba to przemalować 3-4 razy. Ja używam takiego pędzelka, tak żeby właśnie to było mniej więcej na szerokość tej taśmy, którą będę kleił. Maluję dosyć obficie. Odstępy między kolejnymi warstwami zachowajcie co około godzinę, dwie. Miejsca, gdzie mają się pojawić fugi, przemalowałem naszą patyną złotą trzykrotnie. Teraz przyklejam taśmę. Kleję do znaczników, które wcześniej sobie zaznaczyłem, tak żeby te płyty były równe. Pamiętajcie o tym, żeby tą taśmę mocno docisnąć, zanim przejdziecie do kolejnego etapu. Z racji tego, że Onyx jest takim efektem półtransparentnym, jakbyśmy od razu go zaczęli aplikować bezpośrednio na tą taśmę, która tutaj jest, możliwe, że byłyby widoczne te przejście od tej złotej patyny. Dlatego musimy skorzystać z primera i wszystkie te przebarwienia zamalować. Tylko w miejscach, gdzie po prostu one są widoczne. Nie musicie malować całej ściany. I te miejsca należy przemalować dwukrotnie. I moi drodzy, teraz przystępujemy do klasycznej aplikacji Onyxu. Oczywiście tak, zraszamy sobie delikatnie ścianę wodą, żeby ułatwić wykonywanie wzorów. I nanosimy materiał we wszystkie strony. Nie wyciągajcie go na zero, tylko pozostawiajcie takie delikatne zgrubienia. Te zgrubienia ułatwią Wam po prostu wykonać ten rysunek. Aplikujecie pół metra kwadratowego i w momencie, kiedy to jest świeże, ciągamy w ten sposób nadmiary materiału, pozostawiamy do delikatnego przeschnięcia i następnym etapem będzie zagłaskiwanie. Jeżeli chcecie zobaczyć taki super dokładny poradnik, jak wykonać ten efekt, to jest on u nas na kanale. Ostatnim etapem jest zagłaskiwanie tej struktury na lekko podyschniętym tynku. Nie dociskajcie tej pacy mocno, tylko delikatnie we wszystkie strony wygładzamy tą powierzchnię. Od czasu do czasu najlepiej jest sobie stanąć pod kątem, popatrzeć na tą ścianę. Wtedy dostrzeżecie miejsca, gdzie ta ściana nie została jeszcze zagładzona. Po wygładzeniu całej ściany zaraz przejdziemy do odklejania taśmy. Ostatnim etapem jest ściągnięcie taśmy. Pamiętajcie o tym, żeby ściągać ją z mokrego tynku. Nie czekamy aż wyschnie. Onyx z fugami złotymi mamy już gotowe. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o te fugi, możecie wybrać tak naprawdę każdy dowolny kolor. Może być to na przykład kolor jakiejś farby. Jeżeli chodzi o proces, postępujcie dokładnie tak samo jak przy tym. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, do tego, żebyście zostawili nam lajka, komentarz i wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z całą naszą twórczością. Jeżeli podobają Wam się efekty dekoracyjne i tapety i chcielibyście je zobaczyć na dużych powierzchniach, zapraszam Was serdecznie do naszych salonów firmowych, które mieszczą się we Wrocławiu, w Warszawie, w Gdańsku, w Katowicach i w Poznaniu. Nie zapomnijcie również wbijać na nasze media społecznościowe, czyli na TikToka, Instagrama, Facebooka, Pinteresta oraz bloga, gdzie pokazujemy ciekawe metamorfozy mebli, sporo DIY-u i wiele, wiele innych. Z mojej strony to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!